Już trzeci miesiąc niemal cała Polska pomaga Ukrainie i Ukraińcom. Wysyłanie broni i transportów z pomocą humanitarną oraz przyjmowanie uchodźców wojennych to jednak za mało. Dlatego krakowski aktyw partyjny skupiony wokół Szymona Hołowni postanowił sięgnąć po najlepsze wzorce Europejskiej Szkoły Rozwiązywania Problemów i zorganizował happening z wykorzystaniem kolorowej kredy. Odbył się on 14 maja przed radzieckim konsulatem w Krakowie i polegał na tym, że część zgromadzonego aktywu kładła się na ulicy, a pozostali obrysowywali ich niebieską i żółtą kredą. W taki oto sposób Polska 2050 pokazała całemu postępowemu światu, że aby pomóc Ukrainie, gotowa jest sięgnąć nawet po sztukę. To jednak nie wszystko, bo do udziału w tym wydarzeniu zaproszono ukraińskie matki z dziećmi. Miało to wymiar terapeutyczny. Nie od dziś przecież wiadomo, że zabawa w udawanie martwych, w przeciwieństwie do dźwięku syren alarmowych, pozwala poradzić sobie z wojennymi traumami. Tak, jeszcze kilka takich happeningów i koszmar wojny zostanie zakończony. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!